Karmników jest całe mnóstwo, ale który jest najlepszy? Zbliża się czas urlopów. Warto, by w naszych akwariach zagościł karmik automatyczny, który pomoże nam karmić podczas naszej nieobecności nasze zwierzęta. Na rynku znajdziemy przynajmniej 10-15 różnych karmników dla naszych ryb. Ale który jest najlepszy? Dzisiaj chciałbym wybrać najlepszy karmik automatyczny dla siebie. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu zgodzicie się z moją opinią i moim wyborem. Do testów wybrałem produkty wiodących producentów i kilku mniej znanych marek. Aquanova Enfeed, Eheim 3581 Autofeeder, JBL Autofood, Juvel EasyFeed, Resun 2005, Sera Feed A+, Tetra MyFeeder. Rozpakowaliśmy nasze wszystkie karmniki. Widzieliście, co było, co jest w każdym z pudełek. Niemiłe zaskoczenie. W jednym z naszych produktów w Resunie niestety nie było niezbędnych baterii, które tutaj powinniśmy włożyć do środka. Nie było też instrukcji w języku polskim. Zresztą chyba też widzieliście, że tutaj ta klapka, która zasłania baterię, była bardzo trudna do otwarcia. Karmniki możemy wieszać na szybie lub stawiać na naszych pokrywach. Czy wszystkie one mają możliwość powieszenia na szybie? No niestety w Juvelu okazuje się, że nie mamy dodatkowego przyrządu w postaci takiego uchwytu. Mamy natomiast taką zakrywkę, która prawdopodobnie pasuje do otworów systemowych akwariach Juvela. Całą resztę możemy bez problemu na szybę zamocować. Patrząc od tej strony, Aquanova szyba do grubości 16 mm, Eheima na szybę do 19 mm przy mocy uchwytu, JBL-a do 28 mm.
Tu jest jeszcze taka ciekawostka. Tego inne produkty nie mają. Tego JBL-a będziemy mogli później obracać sobie, jak go zamontujemy na szybie. Nie wiem, do czego to miałoby służyć, ale jest. Tak, jest taka możliwość. Juwela na szybę nie powiesimy. Resuna powiesimy na szybę do 23 mm. Serę powiesimy na szybę maksymalnie 10 mm. Karmik Tetry Mayfeeder. Tutaj wygląda, że na grubą szybę się tego nie da założyć, ale po demontażu tego tutaj elementu bez problemu możemy ten uchwyt użyć nawet do szyby do 28 mm. Wtedy sobie montujemy karmik w ten sposób. Jeżeli karmik chcemy postawić na pokrywie, zwróćmy uwagę, czy nasza pokrywa jest prosta. Bo mamy w swoich akwariach też takie profilowane pokrywy, które nie mają idealnie płaskiej powierzchni. Jeżeli mamy płaską powierzchnię, to nie mamy problemu. Jeżeli mamy ją profilowaną, to może się zdarzyć, że któryś z tych karmików nie zadziała. Dobrze. Dlaczego? Bo nie wszystkie mają tutaj pod spodem jakieś nóżki gumowe, które by hamowały nam przesuwanie się po krzywych powierzchniach. O co chodzi? No, załóżmy, że taki karmik mielibyśmy postawić gdzieś na wypukłej powierzchni. To już widzimy, że Aquanova sobie z tym rady nie da. Echej ma tutaj takie pianki pod spodem. Już jest lepiej. JBL ma takie solidne przyssawki. Jeżeli tylko nam się jeszcze uda przyssać, to w ogóle na pewno nam nie będzie odjeżdżał. Nasz juwelek niestety też nie ma tutaj żadnych gumowych elementów. To jest twardy plastik i przesuwa nam się po powierzchni. W resunie nóżek nie ma tutaj pod spodem. Mamy tutaj piankę, przy pomocy której, jak nie mam, należałoby piankę z rzepem, przy pomocy której należałoby przykleić karmik w jakiejś tam pozycji, którą sobie wybierzemy. W serowskim karmiku mamy tutaj taką jeszcze dodatkową płytkę z piankami, więc teoretycznie też nam się to uda, chyba że powierzchnia będzie obła, no to wtedy nam się tego nie uda. No i wiadomo, to wtedy się nie zsunie. Gdybyśmy tego nie wykorzystali, no to niestety nam jeździ jak na stoku narciarskim. W tetrze zobaczmy. W tetrze mamy gumowe nóżki, więc też nie przesuwa się. Co zauważyłem? W tetrze te nóżki, oprócz tego, że są gumowe, to jeszcze są regulowane. W niedużym zakresie, ale zawsze. Są takie śrubki gumowe i wtedy karmnik może działać w pozycji poziomej, bo zakładam, że każdy z producentów przewiduje, że karmnik najlepiej działa w pozycji poziomej. Więc tutaj przy pomocy tych regulowanych nóżek możemy sobie ten karmnik na nierównej powierzchni ustawić w poziomie. Uważam, że fajna rzecz. Przydatna rzecz to regulowanie. Teraz ilość pokarmu, jaki będziemy mogli wsypać do pojemników. Nie ma tutaj jakichś wielkich różnic. I znowu od mojej prawej strony, waszej lewej. Do Aquanovy wsypiemy około 100 ml. Do Eheima wsypiemy około 100 ml. Do Autofooda JBL-a wsypiemy do środka, do pojemnika 125 ml. Ale tutaj producent przewidział jeszcze jedno rozwiązanie,
które można, dzięki któremu można powiększyć pojemność tego karmnika. Jeżeli weźmiemy oryginalną 250-ml puszkę pokarmu JBL, to możemy ją tutaj nałożyć i wtedy będziemy mieli dodatkowe 250 ml pokarmu załadowanego. Do Juvela, do pojemniczka zmieścimy 75 ml. Tutaj do Resuna około 70, pisze producent. Do tego tutaj z tyłu pojemnika w serze około 80 ml. I do Tetry około 100 ml. Tutaj pojemnik jest za tą obudową. Różnice zauważyliście. Tutaj w Aquanowie mamy ekran LCD, w Heimie mamy ekran LCD, w JBL-u mamy ekran LCD, w Juvelu nie mamy ekranu LCD, mamy tutaj takie diody kontrolne, które nas będą informowały o stanie pracy. W Resunie nie mamy w zasadzie nawet diod. Tu jest takie rozwiązanie, bo trochę, no może prostsze od elektroniki dla niektórych. Tutaj po prostu mamy takie zastawki, które wkładamy w zegar i jak ta zastawka, jak nasz zegar dojdzie tutaj do zastawki o odpowiedniej godzinie, to wtedy karmnik nam się włączy. W Tetrze też mamy ekran LCD. Nasze karmniki mają możliwość regulacji ilości pokarmu wypadającego przy jednym obrocie. W zasadzie wszystkie mają. Aquanowa ma tutaj taką przesuwaną, przesuwany element, Heim. Juvel ma tutaj też taki element regulacji, tutaj w Resunie z przodu. W serze mamy z tyłu taką zapadkę. Tu w Tetrze z przodu widzicie też taki przesuwany element. Nie znalazłem żadnego elementu w JBL-u, który byłby za to odpowiedzialny. Nie ma tutaj takiej regulacji. Każdy nasz karmnik możemy zaprogramować na kilka cykli, ale nie jest tak, że wszystkie mają te same możliwości. I patrząc od tej strony, karmnik aquanowy ma możliwość zaprogramowania 5 karmień dziennie i każdą taką dawkę możemy zrobić pojedynczą, podwójną lub potrójną, czyli 1, 2, 3 obroty pojemniczka. W Heimie możemy zrobić 4 karmienia dziennie, w JBL-u 4 karmienia dziennie, w Juvelu mamy 2 karmienia dziennie bez możliwości zwiększenia dawki, w Resunie mamy 4 karmienia na dzień i możemy sobie zrobić dawkę jedną lub podwójną. W serze mamy możliwość przy pomocy tych elementów wkładanych ustawienia 6 karmień. W Tetrze mamy 3 karmienia dziennie i możemy tutaj zrobić jedną pojedynczą, podwójną lub potrójną porcję naraz. W zasadzie poznaliśmy już wszystkie techniczne aspekty związane z tymi produktami. Teraz należałoby się zastanowić nad wyborem. Powiem Wam, w jaki sposób ja zrobiłem selekcję tutaj tych karmników. Jedna bardzo ważna rzecz. Używałem długo karmników Heima. Nie często. Po 2 tygodniach pokarm mi tutaj pleśniał w tym karmniku. Dodam, że to było akwarium obudowane ze wszystkich stron. Na górze tylko była klapka od wentylacji. Tamtędy uciekało powietrze. Czyli dosyć wilgotne środowisko nad akwarium. Tutaj Heim wpadł na jakiś diabelski pomysł i zamontował tutaj taki wirniczek, który pobiera powietrze z zewnątrz i tłoczy je tutaj do naszego zbiorniczka.
przy tym, jak włączymy podawanie pokarmu. No, tak z perspektywy czasu to myślę, że to była główna przyczyna, czyli dostawanie się wilgoci z tego środowiska poza akwarium do pojemnika, który notabene i tak jest przecież otwarty tutaj, ale dodatkowo jeszcze dostawał powietrze tutaj z zewnątrz przy pomocy tego wirnika, który tutaj Echheim wymyślił. Nie da się tego wyłączyć, nie ma też zaślepki, żeby zakryć tutaj ten element. Myślę, że po prostu warto go zakleić taśmą, bo to wietrzenie jest zbędne. Z tego, co tutaj widzę, to producenci jakoś twardo twierdzą, że jednak ten pokarm powinniśmy wietrzyć. Nie wiem, z jakiego powodu, powtarzam, bo przecież, nie wiem, jedzenia w lodówce nie wietrzymy. Nie wiem, z jakichś suchych płatków owsianych nie musimy wietrzyć. Okazuje się, że tutaj trzech producentów oferuje nam wejście zewnętrzne na pompkę powietrza, która miałaby tutaj tłoczyć powietrze do środka i przewietrzać nam ten pokarm. Jeśli kupicie te karmiki, to macie tutaj tę możliwość podpięcia pompek, ale nie róbcie tego, bo wam to jest po prostu kompletnie niepotrzebne. Drugi czynnik, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze karmnika, to to, w jaki sposób nasz karmnik chroni nasz pokarm. Dlaczego zadajemy sobie takie pytanie i czy w ogóle powinniśmy sobie je zadawać? Otóż popatrzcie, opakowanie pokarmów akwarystycznych dla ryb. Żadne nie jest przeźroczyste, raczej większość jest skonstruowana w ten sposób, żeby dość szczelnie zamknąć się po użyciu, po wysypaniu pokarmu, dokręcamy i tak dalej. Z jakiegoś powodu te pojemniki tutaj są przeźroczyste albo prawie nieprzeźroczyste, tutaj jest zamknięty. No właśnie z takiego prostego powodu, że ten pokarm powinniśmy chronić przed światłem. Powiecie, dobra, Paweł, nie przesadzaj. A ja was pytam, czy owoce i warzywa przechowujemy w ciemnym miejscu i tak powinniśmy je przechowywać, tak, w taki sposób? No właśnie. Dlaczego? Bo światło słoneczne, światło dzienne, lampa na naszym akwarium niszczy witaminy z grupy A, B2, D, E czy K. Czasami warto się zastanowić, bo inwestujemy w jakiś droższy, porządny pokarm, a później wyjeżdżając na tydzień, czy zostawiając go po prostu codziennie w karmniku, ten pokarm z dnia na dzień traci swoje właściwości. W jaki sposób do problemu ochrony naszego pokarmu przed promieniowaniem słonecznym podchodzą producenci, no to widzimy. Szkoda, bo na przykład JBL-owski wielki aquafood nie jest zupełnie przeźroczysty ten zbiornik. W Juwelu mamy też zupełnie przeźroczysty, w Serze mamy przeźroczysty. Echheim przyciemnił sobie tutaj to tworzywo, więc w jakiś sposób na pewno już tutaj blokowany jest dostęp światła do wewnątrz. W Resunie jest przyciemniony, ale mniej. W Aquanowie jest taki czekoladowo-brązowy, no, najmniej przeźroczysty z tych przyciemnianych na pewno. W Tetrze znowu mamy pojemnik. Zobaczmy. No też mamy półprzeźroczysty, taki dymiony brąz. Ale ten pojemnik jest schowany w tym korpusie. Dodatkowo tutaj wewnątrz jest zamontowana taka membranka z tworzywa. Jak pojemnik nam zrobi pełny obrót, to wraca w to miejsce i ona też zakrywa i chroni przed wilgocią nam ten wylot karmy.
No i to wydaje się najlepsze rozwiązanie, aby nasz pokarm był dość dobrze chroniony przed promieniami słonecznymi. Oczywiście tutaj troszkę z boku tego słońca dojdzie, od spodu, może od wody, ale z tych wszystkich produktów tylko ten karmnik robi to dobrze. Przy czym jeszcze w dodatku chroni przed wilgocią ten otwór, którym wysypuje się karma. Bo w całej reszcie mamy te otwory otwarte. A tutaj jest kompletnie otwarty w serze. Tutaj otwiera się taka klapka i ona się zamyka. No, zostaje tutaj szczelina. W juwelu też mamy dostęp powietrza do środka. Tu w ogóle jest słaba sprawa, bo zupełnie od spodu mamy ten element, w którym wysypuje się pokarm do akwarium, więc nad taflą wody prosto ta wilgoć leci nam w kierunku tego ślimaka. Czyż on tam może szczelnie trochę przylega. No, nie będę do końca narzekał na to rozwiązanie. Z Heimem to już wiemy. Pompował tutaj do środka wilgotne powietrze. Tutaj oczywiście też nie zasłania się. Mamy tyle, ile potrzebujemy wyregulować sobie. To nam to zostaje ten otwór na wierzchu. W Aquanowie tak samo. No, zrobimy małą szczelinę, to nam się mało wysypie. Jak chcemy wysypać dużo, no to mamy dużą szczelinę, którą dociera powietrze do środka. Na co jeszcze możemy zwracać uwagę przy wyborze karmnika? Na jego wielkość. Chociaż z tego, co widzę, żaden z nich specjalnie mały nie jest. Juwel jest najmniejszy, ale za to ma najmniej funkcjonalności. Nawet mi się tutaj teraz na stole nie są w stanie zmieścić wszystkie obok siebie, zobaczcie. Ledwo 7. Estetyka tworzyw. No nie będę Was tu oszukiwał, że te dwa najtańsze produkty na te tworzywa są lekko takie marnawe. Tutaj w serze trochę, mówię, są takie kłopotliwe rzeczy, które mnie by się nie, na pewno denerwowały, że gdzieś bym tam dotykał, coś by mi odpadało. JBL fajnie wygląda, no. Ten wyświetlacz taki porządny, wielki, ikonografia tutaj fajna, że jak wciśniemy rybkę, to będzie nam będziemy programować cykle. Jak ciśniemy sobie tutaj przycisk karmienia raz, to będziemy raz karmić. Echeń solidny, ale przez to po prostu, co z nim przeszedłem, uważam, że bez zatkania tego otworu tutaj z tyłu nie będzie on działał tak, jak powinien. Wszystkie są w wersjach czarnych. Ja też tutaj mam dostępne wersje białe. Mamy w JBL-u mamy dostępną wersję białą oprócz czarnej i w Tetrze też mamy dostępną wersję czarną. Teraz na pewno zauważyliście, że umieściłem produkty w innej kolejności, umieściłem je według ceny. Najtańsze z tej strony, najdroższe z drugiej. I tak sprawdziłem ceny na portalu aukcyjnym. Resum 65 zł kosztuje w tej chwili. Aquanowa kosztuje 70 zł. Juwel 74 zł. Serowski karmik kosztuje 110 zł. Tetra możemy ją kupić za 130 zł. JBL karmik możemy kupić za 144 zł, a najdroższy w tej całej stacji jest Echem za 159 zł. Nie wiem, czy to jest najważniejszy argument ceny. Ja uważam, że w myśl powiedzenia
biednych nie stać na tanie rzeczy. Raczej staram się kupować rzeczy, które po prostu spełnią moje wymagania co do funkcjonalności. O, no i dadzą mi też gwarancję tego, że posłużą mi latami. Znaczy czas wybrać moim zdaniem najlepszy karmnik z tej całej stawki. Nie będę ukrywał, że ważna dla mnie jest estetyka produktu, więc karmnik powędruje w miejsce, gdzie mam miąższa ścianę za akwarium, więc od razu moje oczy skierowały się w kierunku produktów białych. No, chociaż to jest tak naprawdę nie najważniejszy argument. Mocowanie na szybę, drugi argument. Nie wszystkie tutaj karmniki mają. Programowanie. No, to ręczne programowanie trochę mnie nie przekonuje. Wolę takie elektroniczne ustawianie zegara. Tutaj mogę karmić trzykrotnie. I mogę karmić dawkami od jednej do trzech na raz. Następna ważna rzecz. Ochrona pokarmu. I to jest chyba argument, który po prostu przeważy wszystkie inne. W moim przypadku tak się stało, że doszedłem do wniosku, że to jest dla mnie ważna rzecz. Ważna rzecz, żeby pokarm był chroniony przed wilgocią. W Tetra Mayfiderze tak jest. I żeby był chroniony przed dopływem światła słonecznego. Też tak tutaj jest w tym modelu. No w innych doskonale wiecie. Więc moim wyborem bezsprzecznie będzie Tetra Feeder. Myślę, że podałem Wam dzisiaj wystarczająco dużo informacji, abyście mogli sami podjąć decyzję. Dobrą decyzję, taką, która pozwoli Wam na maksymalne wykorzystanie potencjału karmnika, jak i potencjału pokarmu, który kupujecie swoim rybom. A gdyby jednak komuś wiele nie odpowiadała, to oczywiście mamy też wersję czarną. Wersja biała, wersja czarna. To jest mój wybór. Teraz pokażę Wam, jak ten karmnik pracuje nad akwarium. I do zobaczenia w następnym filmie.
Bądź na bieżąco, zasubskrybuj i wciśnij dzwonek. Dziękuję.